przedostatniej drużyny z trzecią drużyną PGNiG Superligi Kobiet. Jeśli chodzi o... Ustawiła się już Marta Gęga. Ale dopiero po dobitce skutecznie za pierwszym razem jej rzut trafił, piłka po jej rzucie trafiła w poprzeczkę. Marta Gęga kontra Małgorzata Ciąćka i lepsza w tym pojedynku rozgrywająca z Lublina. 10 do 6 prowadzą Lublinianki. Werdyktem sędziów. No i w pierwsze tempo Marta Gęga zaskoczyła Małgorzatę Ciąćkę 12 do 8. Lublinianki. I bramka Marty Gęgi z drugiej linii wyszła w górę, wysoko. Zauważyłem, że Sylwia Matuszczyk podpowiedziała coś Karolinie Szczurek, no ale Marta Gęga mimo wszystko poradziła sobie z dobyciem bramki z rzutu karnego. Skład wysłał do pierwszego ataku trener Kim Rasmussen. Żaklina Anastazja, znów Marta Gęga, no i znalazła sposób na 7 metrze. No i skuteczny rzut Marty z 7 właśnie tego metra, z rzutu karnego. Karolina Szczurek. Marta Gęga, jeśli chodzi o MVP całego spotkania. Rozgrywająca MKS Perły. 9 bramek, jeśli dobrze zanotowałem.